witam serdecznie. Dzisiaj wideo news z moim dzisiejszym gościem Piotrem Paszkę. Witam. Spotkaliśmy się dzisiaj z Piotrem, by pracować nad płytą Sleepy Trip by Blue Train, ale jest też okazja, żeby porozmawiać o muzyce. A jak mam przy sobie muzyka z Poznania, to sobie porozmawiamy o muzyce Piotra. Piotrze, jak to się w Twoim przypadku wszystko zaczęło? To było trochę dziwne, dlatego że w mojej rodzinie właściwie nikt muzyką stricte się nie zajmował. Nie miałem jakichś wzorów do naśladowania typu dziadek czy wujek, którzy by grali na jakimś konkretnym instrumencie. Natomiast zainteresowanie muzyką pojawiło się przypadkowo, podobnie jak pojawiło się coś, czego szukałem przez dłuższy czas, będąc nastolatkiem. Szukałem muzyki, która by mi bardzo odpowiadała. Oczywiście były to czasy zespołów grających dzisiaj określaną muzykę jako slam rock, typu Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Yes. Natomiast szukałem między innymi czegoś, co mogłoby mnie wyzwolić z tego kręgu. I znalazłem przez przypadek. Mój kolega przyniósł mi płytę, którą chciał zamienić na inną. Kiedy odsłuchałem po raz pierwszy, pierwsza suita trwała 17 minut 18 sekund, druga 17 minut 35. Natychmiast na tą płytę się zamieniłem. Był to Rubikon zespołu Tangerine Dream. I wtedy powiedziałem do niego, co pamiętam bardzo dobrze, ja już swoją muzykę znalazłem. Później oczywiście zaczęły się sytuacje z tworzeniem własnej muzyki, w mniejszym lub większym stopniu inspirowanej. A dziś możliwości techniczne, możliwości sprzętowe rosną. No i myślę, że w jakiś konkretny sposób staram się stworzyć własny styl. Oczywiście nie można się wyzwolić od słynnych zespołów, słynnych twórców. Całkowicie, oni byli pierwsi, przed nami. Natomiast staram się stworzyć coś własnego. Myślę, że najważniejszą rzeczą u twórcy jest osobność. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dziękuję bardzo. Pierwsza płyta, taka skończona, gotowy projekt. Co to było i który rok? Pierwszą płytą był projekt, właściwie to nie była płyta, nigdy nie została wydana, chociaż bardzo mam do niej wielki sentyment. Nosiła tytuł ta produkcja Transcript. To był rok 87. Na pożyczonych wtedy instrumentach, jeszcze za dobrze nie potrafiłem grać, uczyłem się dopiero syntezatorów, ich możliwości. Pierwszy sekwencer, jeszcze wtedy czterokanałowy tylko. Instrumenty typu Roland, Yamaha. No wtedy, w latach 80. to było coś. To było coś. Te stare modele typu Juno 106. Oczywiście pożyczane, tak jak mówię. Później się pojawiły własne instrumenty. A z biegiem czasu, ponieważ jest to klęska urodzaju, pojawiła się cała technologia VST, gdzie można próbkować, pobierać dowolne sample, rozszerzać je, zwężać w dowolnych korelacjach. Myślę, że tak jak mówili muzycy swego czasu grupy Depeche Mode, pytanie, dlaczego nie grają na gitarach? Odpowiedzieli, a po co mamy mieć gitary, skoro w internecie czy w zasobach komputera są miliony dźwięków gitary, które możemy użyć. No czasy się zmieniają, świat się zmienia. Myślę, że ta technologia dużo ludziom pozwala. Oczywiście są mniej lub bardziej aktywni, czy mniej lub bardziej, tu zabrzmi to akurat z mojej strony nieskromnie, ale mniej lub bardziej utalentowani twórcy. Myślę, że trzeba mnóstwo słuchać innych twórców, innych produkcji, żeby zrozumieć u siebie coś. Jeśli twórca to zrozumie, dotrze to do niego, to będzie o wiele szczęśliwszy, bo dotrze, że jest bardzo malutki, że są setki, tysiące ludzi,
którzy tworzą piękną muzykę na tym świecie. Jest tylko kwestia stworzenia przez siebie czegoś innego. To, co mówiłem, że twórca, największą potęgą twórcy jest osobą. Nie kopiowanie znanych twórców, na przykład w naszym przypadku Tangerine Dream, Vangelisa, Jean-Michel Jarre, tych twórców, którzy są uznani, powiedzmy, całego nurtu berlińskiego. Tam to się zresztą wszystko, moim zdaniem, zaczęło. Choć dzisiaj świat jest globalną wioską, znam wykonawców z Australii, znam wykonawców z Rosji, znam wykonawców z krajów położonych Ameryki Łacińskiej, którzy są fenomenalni. No, chociażby, żeby wymienić Jorge Reyes, John McHallin, inni. No, jest tego mnóstwo, trudno by było teraz wszystkich wymienić, a nie chciałbym kogoś pominąć, dlatego że no jest ich po prostu mnóstwo. Drodzy Państwo, chciałbym zaprosić Was na audycję kolejną Markowe Granie w stacji jak zwykle o 22 w czwartek, ale nie teraz w ten czwartek, ponieważ teraz mamy Boże Ciało. Za dwa tygodnie posłuchamy już pierwszej serii audycji o Cekcynie, ponieważ zbliża się festiwal muzyki elektronicznej w Cekcynie właśnie. No i posłuchamy sobie wykonawców, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji 9 już Electronic Festival Music Cekcyn 2014. Pracujemy ostatnio razem nad płytą Sleepy Trip by Blue Train. Chciałem, Piotrze, byś powiedział kilka zdań na temat tej płyty naszym słuchaczom i tym, którzy oglądają dzisiejszego wideo newsa. Tak, ta płyta, ale twoimi... ta płyta w twoich myślach. Słuchaj, kiedy cię zaprosiłem do współpracy, nawet nie myślałem, szanowni państwo, że tak dobrze będzie nam się współpracować, bo zawsze jest pewna obawa. Pracuje się z innym człowiekiem, z drugim człowiekiem, który ma swoją własną wizję tej płyty. Pewne rzeczy mogą nie pasować, pewne rzeczy mogą się kłócić. Każdy z nas pojmuje muzykę osobno. Kojarzy mi się to zawsze z taką sentencją, którą wygłosił swego czasu Edgar Freze z grupy Tangerine Dream. Powiedział, cytuję: kiedy zdarza mi się grać koncert dla audytorium liczącego 100 tysięcy słuchaczy, a przecież takie koncerty zdarzało mu się grać, powstaje niezależnie ode mnie jednocześnie 100 tysięcy różnych koncertów. Tak samo jest, drodzy państwo, z płytą. Płyta jest wynikiem pewnego kompromisu, który zawieramy tutaj z Markiem między sobą. Kompromisu, który myślę, że prowadzi do bardzo sympatycznych, niekonwencjonalnych troszkę, ale bardzo sympatycznych kompromisów. Otóż jeszcze do dzisiaj nie wiedzieliśmy, że na tej płycie znajdą się wokalizy. Dokładnie. Które powstały dzisiaj. Dziś one już są. Nie wiedzieliśmy, że powstaną pewne pady, które położymy w konkretnych utworach, które, Marku, dograłeś. Płyta nabiera bardzo konkretnych kształtów. Myślę, że jeszcze odrobina pracy, to znaczy chodzi mi o pracę typu połączenie tych utworów, bo chcemy, generalnie prowadzimy z Markiem, proszę państwa, koncept album, co się dosyć rzadko zdarza w muzyce elektronicznej. Bardziej to było adekwatne do muzyki, powiedzmy, lat 70. czy początku lat 80. W Polsce oczywiście były też takie próby. Tutaj mam na myśli oczywiście płytę Ogród Króla Świtu, na przykład Marka Bilińskiego, która była koncept albumu, prawda? Ale dawno czegoś takiego muzycy parający się stricte muzyką elektroniczną nie robili. My z Markiem postanowiliśmy to zmienić, postanowiliśmy to uaktualnić i powstał koncept album. Oczywiście utwory są między sobą rozdzielone, można je słuchać osobno, ale następują jeden po drugim, są połączone ze sobą pewnego rodzaju efektami, pewnego rodzaju dźwiękami. Odgłosami pociągowymi. Odgłosami pociągowymi, odgłosami życia ludzi przebywających na dworcu,
jazdy pociągiem, hamowania, lokomotywy, zgrzytów, uderzeń buforów, ale pojawiają się też zwykłe, normalne ludzkie odgłosy typu bicie serca, oddech, senność, czy bycie w trakcie snu. No, staramy się na tej płycie, Szanowni Państwo, pokazać podróż, czy fakt podróży w trochę inny sposób. To znaczy, każdy z nas kiedyś był pasażerem, prawda? I zna z autopsji odgłosy wydawane przez skład pociągowy, zna z autopsji odgłosy dworca, ale można w trochę inny sposób pokazać ten proces poprzez nie tylko dźwięki powszechnie znane, tak jak mówiłem, że odgłosy dworca, odgłosy pociągu, pokazać też dźwięki, które chyba dla przeciętnego słuchacza są trochę niespotykane, nie? Niespodziewane, może powiem w ten sposób. A oprócz tego chyba będzie się tego sympatycznie w jakiś sposób słuchać. Bardzo się z Markiem, proszę Państwa, staramy, żeby ta płyta była... Płyta nie jest do słuchania tylko w pociągu. Można je słuchać w dowolnym miejscu, aczkolwiek jest taki specyficzny klimat takiej podróży żelazną maszyną, która no ma swój specyficzny klimat już sama w sobie, a do tego jeszcze jest potraktowana bardzo elektronicznie i tak, no, naszymi gustami, naszymi dźwiękami. Musimy pamiętać, Marku, że no, każdy twórca poddaje się pewnego rodzaju procesowi autodestrukcji w momencie, kiedy przedstawia swoje propozycje szerszemu gronu do posłuchania. Mamy tylko skromną nadzieję, że przypadnie to Państwu do gustu. To, co robimy wspólnie, po prostu, może powiem tak, można słuchać każdego utworu z osobna, ale jeśli ktoś z Państwa będzie miał na tyle czasu i ochoty, żeby tą płytę posłuchać od początku do końca, to staramy się to zamknąć w jakąś samodzielną, autonomiczną całość, która, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Ja również. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.